Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie. Dzisiaj po raz kolejny wracamy do serii Parkside Performance, a konkretnie do piły szablastej. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy podobnie jak niektóre wcześniejsze urządzenia z tej serii, ta piła ma również problemy podczas korzystania z małej 2 Ah baterii oraz podczas pracy przy niskich temperaturach. Zapraszam! Pierwszy z rozpatrywanych problemów, a mianowicie dylemat dotyczący wyboru wielkości baterii, pojawił się podczas testu zakrętarki udarowej tej samej serii, czyli Parkside Performance. Tamta zakrętarka wyposażona w baterię 4 Ah pracowała bez zarzutu, natomiast gdy podpinaliśmy baterię 2 Ah, no to urządzenie praktycznie przestawało pracować. Wkręcało po pół obrotu, stawało, trzeba było zaczynać wszystko od początku i to trwało w nieskończoność, także myślę, że nikt takim urządzeniem nie chciałby wykonywać jakichkolwiek prac. Z racji tego, że urządzenie było sprzedawane solo bez baterii, baterię można było w późniejszym czasie dokupić sobie albo większą, albo mniejszą, to ten problem był rozpatrywany na wielu grupach dyskusyjnych, ponieważ było całe grono użytkowników, które kupiło właśnie tańszą, mniejszą baterię, myśląc, że po prostu będzie musiało ją częściej ładować, a tymczasem na tej baterii tak naprawdę nie dało się pracować. Jak będzie w przypadku tej piły szablastej? Zaraz zobaczymy w testach, ale najpierw przyjrzyjmy się instrukcji, ponieważ tam jest kilka ważnych informacji. Z instrukcji tak naprawdę interesuje nas strona 27, tutaj mamy dane odnośnie akumulatora. Jak widzicie, producent dla tej piły szablastej przewiduje akumulator 4 Ah. Czy w przypadku użycia mniejszego akumulatora będą takie problemy jak przy zakrętarce udarowej? To zaraz zobaczymy w teście, bo być może okaże się, że będzie to urządzenie pracowało normalnie, tak jak w przypadku na przykład wiertarką wkrętarki. Z tym, że oczywiście trochę krócej. Skoro już mamy otwartą tą instrukcję, to przyjrzyjmy się jeszcze parametrom związanym z zalecaną temperaturą otoczenia. I tak podczas ładowania ta piła powinna być w temperaturze od 4 do 40 stopni. Podczas pracy również od 4 do 40 stopni, co już po części może dawać nam obraz, jaki będzie wynik tego testu, który chcę przeprowadzić w dalszej części filmu. To znaczy, że w temperaturach takich, które są aktualnie na zewnątrz, czyli w okolicach 0, minus 1, to urządzenie może po prostu przestać nam działać. Ale jak to będzie, to sprawdzimy empirycznie, oczywiście na jednej i na drugiej baterii. Natomiast najciekawsza jest ta informacja ostatnia, temperatura przechowania od 20 do 26 stopni, co jak na narzędzie warsztatowe wydaje się raczej nie do spełnienia, ponieważ tutaj u mnie w warsztacie jest w okolicach 15 stopni i wszystkie urządzenia działają normalnie, łącznie z tą piłą. Ale być może urządzenie przechowywane w takich cieplarnianych warunkach na tym akumulatorze działałoby nam odrobinę dłużej. Dobrze, w takim razie przechodzimy już do pierwszego testu. To będzie test polegający na przecięciu takiej kantówki z bardzo twardego drewna. Ona ma w okolicach 6 cm grubości, aczkolwiek kto widział ostatni film dotyczący ostrzenia tarcz widiowych, ten na pewno zauważył, co na początku działo się podczas próby przecinania właśnie dokładnie tej samej kantówki. Zaczniemy od baterii 4 Ah. Ona jest w pełni naładowana i nie chodzi tutaj nawet o sam czas cięcia, tylko czy będą występowały przerwy takie, jak występowały podczas wkręcania wkrętów za pomocą zakrętarki udarowej, również w serii Performance. OK, zaczynamy. No jak widzicie tutaj na tej baterii bez żadnego problemu to nam przeszło. Ja w tej chwili zmienię na 2 Ah i zobaczymy, co będzie się działo przy tej mniejszej baterii. OK, mam już założoną baterię 2 Ah. Ona również była przed chwilą ładowana, także jest naładowana na full. I zaczynamy cięcie tego samego materiału. Jak widzieliście, poszło bez problemu. Oczywiście trzeba mieć na uwadze fakt, że na baterii 4 Ah wykonamy znacznie większą ilość prac niż na baterii 2 Ah. Także ja osobiście mimo wszystko sugerowałbym zakup takiej baterii większej do tej piły. Aczkolwiek nie było tutaj takich problemów, jak był podczas pracy z zakrętarką, że to urządzenie nam po prostu stawało na samym początku, niezależnie od poziomu naładowania baterii. Dobrze, czas na test w zimnych temperaturach, ale to musimy wyjść na zewnątrz. Stanowisko już przygotowane, ta sama kantówka zamontowana na takim stoliku warsztatowym.
I jak widzicie, temperatura w tej chwili jest w okolicach 0 stopni, troszeczkę poniżej. Zresztą widać po scenerii, mamy śniegu wreszcie, chociaż trochę w tym roku. I teraz tak, ten test drugi wykonamy dwuetapowo. Pierwszy to będzie test zaraz po wyciągnięciu tego urządzenia na zewnątrz, czyli tak właśnie to jest w tej chwili. A później, jeżeli ten egzamin będzie zdany, no to ja ten sprzęt tutaj zostawię na jakąś godzinkę, wrócę i wtedy wykonamy drugą część testu. Zobaczymy, jak takie urządzenie porządnie wychodzone będzie się zachowywało. Pierwsza będzie bateria 4 Ah, dalej w pełni naładowana. Zresztą trudno, żeby jedno cięcie ją wyczerpało. No i zaczynamy. Także w takiej formie, w pełni rozgrzane, jeszcze świeżo wyjętej z garażu, na razie działa bez problemu. Zobaczymy, jak będzie za baterią 2 Ah. Dwójka na pokładzie, również w pełni naładowana i tniemy dalej. I również bez problemów, aczkolwiek wydawało mi się, że trwało to troszkę dłużej. Dobrze, tak jak mówiłem, ja w tej chwili te urządzenia tutaj zostawiam na zewnątrz i wrócimy do nich za jakąś godzinkę. Ok, minęła godzinka, nawet chyba troszkę dłużej. W każdym bądź razie na dworze zdążyło się trochę ściemnić, także nie wiem jak z warunkami oświetleniowymi, ale zaczynamy ponownie. Bateria 4 Ah na początek. Na sucho dalej działa. I tniemy. No i widzicie, tu się zaczyna problem, bo zadziałała, ale jakieś zabezpieczenie musiało ją wyłączyć przy tej temperaturze. Urządzenie nie chce w żaden sposób ruszyć. Zmieńmy tą baterię na 2 Ah. Na początku startuje, ale to jest jedyne uruchomienie. I teraz już faktycznie po wykryciu tego, że temperatura jest za niska, urządzenie nam w żaden sposób nie chce działać. Ok, na podsumowanie wróciłem już z powrotem do warsztatu, bo na zewnątrz jest zimno, nie tylko dla samej piły. Piła, nie wiem jak to jest zrobione, w każdym bądź razie od razu zaczęła działać w momencie, gdy tylko zaniosłem ją z powrotem do takiej normalnej temperatury. Bateria cały czas naładowana do pełna, także na pewno tutaj nie było problemu z baterią. I jak widzicie, działa nawet na tej 2 Ah. Tak więc odpowiadając na te dwa postawione na początku pytania, zacznijmy od pierwszego, którą baterię, czy większą, czy mniejszą. Można pracować na jednej i drugiej, aczkolwiek ja osobiście sugerowałbym jednak zakup tej większej baterii, ze względu na to, że po prostu na niej będziemy mogli wykonać większy zakres prac. Nie będziemy musieli jej tak często ładować. Nie ma tutaj takich drastycznych różnic jak w przypadku zakrętarki, gdzie na tej baterii mogliśmy pracować, a na tej nie, ale tak jak mówię, mimo wszystko polecam tą 4 Ah. Natomiast jeżeli chodzi o pracę w niskich temperaturach, to nie będziemy mogli tego robić zarówno przy tej dużej, jak i przy tej małej baterii. Nie wiem, jaka jest dokładna granica, czy to, tak jak podaje instrukcja, 4 stopnie. Dzisiaj na dworze było minus 1 i jak widzieliście, na jednej i na drugiej baterii ta piła odmówiła posłuszeństwa. I nie chodzi tu o poziom naładowania, pojemność, po prostu jest tutaj wewnętrzne zabezpieczenie, które odcina prąd w momencie, gdy wyczuje, że temperatura jest za niska. Z mojej strony to wszystko, dzięki za uwagę, za poświęcony czas. Polecam subskrybowanie kanału i zapraszam na kolejny film. Do zobaczenia, trzymajcie się.